Jest huczne i gromkie oklaski na rozpoczęcie tego koncertu jesiennego chóru męskiego o Echo. Utwór ten nosił tytuł Bywaj dziewczę zdrowe. Ja tak spojrzałem, jak 23 mężczyzn plus pan dyrygent Leszek Gołąbiak zaczęli śpiewać Bywaj dziewczę zdrowe, to od razu spojrzałem na jedno dziewczę tu obecne. To jest pani Hanna Falińska, akompaniament przy fortepianie. Proszę, proszę bić śmiało i gromkie oklaski, dlatego, że pani Hania jest dopiero od 3 października akompaniatorką chóru męskiego Echo. Ale ładnie zagrała, prawda? A chór ładnie zaśpiewał, prawda? O. Dobrze. Proszę Państwa, no więc myślę, że ten koncert, tak jak wiele, wiele poprzednich koncertów, nie wiem ile tych koncertów było od 1923 roku, bo właśnie w tym roku chór męski Echo powstał, ale myślę, że setki koncertów i te koncerty były zawsze udane, zawsze wzruszały, zawsze miały jakiś taki motyw, a przynajmniej jeden utwór, jedną piosenkę, jedną pieśń, która każdemu przypadła do serca, do duszy. Bywaj dziewczę zdrowe otworzyło ten koncert. Jakżeż piękna pieśń, autor nieznany, ani słów, ani muzyki, ale prawdopodobnie ten utwór powstał w 1830 roku, a więc w czasie powstania listopadowego. Tęsknota rzeczywiście tam jest za wolnością. A drugi utwór to utwór, do którego słowa napisał Michał Bałucki, nosi tytuł Za chlebem. I to może nie wszystkim mówi, o co to chodzi, jaki to tytuł, ale jak powiem, że to jest Góralu czy ci nie żal, to już wszyscy Michał Bałucki, jak dziwna była historia powstania tego utworu. Michał Bałucki został aresztowany w 1863 roku, powstanie styczniowe przypominam, i w więzieniu w Krakowie siedział razem z góralem z Chochołowa. I ten góral nucił sobie taką pieśń. La, 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 la. I ten Michał Bałucki napisał poemat do Góralu, czy ci nie żal. Myślę, że piękny, wspaniały utwór, który czasami niesłusznie jest traktowany jako taki finał jakiejś libacji. Posłuchajmy teraz Za chlebem Michała Bałuckiego. Tadeusz Żeleński napisał do niego muzykę, a wykona chór męski Echo pod dyrekcją pana Leszka Gołąba, akompaniament pani Hanna Falińska. Oh, yeah.
I jakich ja konie pasu, przyszła na mnie drzymota. Drzymot, drzymot, drzymota, wlazły konie do żyta. Przyszedł na mnie szelma chłop, tego żyta gospodarz, co ty tu, szelmo, robisz? Konie w życie masz. To dwie pierwsze zwrotki utworu takiej śląskiej ludowej piosenki, którą za chwileczkę usłyszymy pod tytułem Jakich ja konie pasu. Piękna, wspaniała, ludowa poezja, tak można powiedzieć, i we wspaniały sposób przedstawiona i we wspaniały sposób opracowana przez Stanisława Wiechowicza. Proszę Państwa, Jakich ja konie pasu, a następnym utworem będzie Moja piosenka, dokładnie Moja piosnka. Muzykę napisał Jerzy Świder, a słowa Kamil Cyprian Norwid. Poeta na wskroś romantyczny, na wskroś tęskniący za wolną ojczyzną, za piękną, wolną ojczyzną. Tęskno mu było do tej ojczyzny. Niektóre zwrotki z tego utworu, wydaje mi się, są także aktualne i dzisiaj. Piąta zwrotka tegoż utworu poetyckiego brzmi: do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia, tęskno mi, Panie. I trzeci utwór, który wykona chór męski Echo, nosi tytuł Echa z gór. Napisał ten Jan Pasierb, pseudonim Orland. Jakżeż to ciekawie życie się czasami układa, niespodziewanie dla nas. My tak na dobrą sprawę na 100% nie możemy powiedzieć, co będziemy jutro robić, za tydzień, za miesiąc, już nie powiem za 10 lat. Jan Pasierb urodził się w 1903 roku, ale to nie ma znaczenia, to nie jest istotne, natomiast w 1920 ze względu na bardzo słabe zdrowie, w 1924 gruźlica płuc, w 1924 roku pojechał na leczenia do Wód, do Zakopanego. Zakochał się w tym Zakopanym i na dobrą sprawę pozostał tam. Pozostał w Zakopanym do końca życia. Wprawdzie był jeszcze w Warszawie, wprawdzie jeszcze bywał w Krakowie, ale tam właśnie w Zakopanem także umarł w 1984 roku. Jego piękna pieśń Echa z gór, już sam tytuł mówi, że to jest pieśń, która chwali, opiewa właśnie góry, i to góry nasze, polskie, Tatry. A więc posłuchajmy teraz trzy utwory w wykonaniu chóru męskiego Echo. Jakich ja konie pasu, Moja piosenka i Echa z gór. Co ty robisz, 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 co ty robisz
synkopowej i ósemkowej w żywym tempie. Jego charakterystycznymi elementami są krok przód z podskokiem, boczny krok z dostawieniem, liczne chołupce, zakrzesania i kroki akcentowane, a także wzajemne uciekanie i gonienie partnerów połączone z mijaniem się tancerzy. W tradycyjnej formie elementy taneczne przeplatano śpiewem kolejnych tancerzy. W formie narodowej Krakowiak wzorowany jest na wiejskich tańcach okolic Krakowa. I koniec, i to tyle. I dzięki temu, co ja w tej chwili przeczytałem, myślę, że każdy mógłby Krakowiaka zatańczyć. Czy na tej scenie, czy tam, czy gdzieś, czy w domu na przykład. Prawda? Proste, nieskomplikowane. Nie, to nie jest takie proste, to nie jest takie łatwe. Krakowiak to brzmi bardzo po polsku i bardzo ładnie, ale jest to trudny taniec, żeby rzeczywiście według tej definicji tańczyć, to trzeba by umieć i uczyć się tego dosyć długo. Nie wiem, czemu mi teraz przyszła na myśl taka sytuacja, bo jeden z naszych polityków, z byłych ministrów, to obecnych, ja nie wiem już, nie wiem, ale poszedł do Wróżki i Wróżki się pyta, mówi: proszę mi powiedzieć, Wróżko, proszę mi powiedzieć, bo mnie się od 3 dni śnią ziemniaki. Co to znaczy, że mi się śnią ziemniaki? A Wróżko mówi: no to jest proste. Albo na jesień pana wykopią, albo na wiosnę posadzą. I raczej nie wyszedł zadowolony z tej, od tej Wróżki, ale to nam nie grozi. Usłyszymy w pierwszym utworze właśnie Krakowiak Kazimierza Prosnaka. Drugim utworem będzie poemat Zdenko Fibicha, słowa Jerzy Jurandot i Tadeusz Żeromski. To nie ten Żeromski, to inny Żeromski. Ten utwór, poemat, bardzo interesujący, poematyczny taki, śpiewali go już dawno i śpiewał Mieczysław Hof, Marian Hemar i Hurtana, siostry Doremi, ale to stare dzieje, to tam
Państwo nie pamiętacie tego. Dawno to było. No i trzeci utwór, który usłyszymy teraz w tym bloczku małym, Kołysanka. Kołysanka, muzyka Jan Maklakiewicz, słowa Konstanty Ildefonsz-Gałczyński. Proszę Państwa, piękny, piękny poemat, piękna kołysanka. Proszę się wsłuchać i w muzykę, i w słowa. Kochanie moje, kochanie, dobranoc, już jesteś senna. Widzę Twój cień na ścianie i noc jest taka wiosenna. Jedyna moja na świecie, jakże wysławię Twe imię. Ty jesteś mi wodą w lecie i rękawiczką w zimie. To posłuchajcie dalej, jak chór męski echo z drzewa zaśpiewa najpierw krakowiaka, później poemat, a później właśnie tą kołysankę. Ale proszę nie spać. Pan Leszek Gołąb dyryguje. Pana Boga, od Jakoba, Jadę, 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 Jadę
Państwa, z tytułem następnej piosenki nie za bardzo mogę się zgodzić. Tytuł to jest Już tak jestem, zimny graj. Mężczyźni są tak łagodni, tacy spokojni, tacy grzeczni, potulni, jak takie baranki, a zimny graj, no bez sensu. Henryk Wars muzykę napisał, Jerzy Nel słowa. Ale są i też nie takie zimne drania, są zupełnie inni mężczyźni. Na ten temat napisał, piękny utwór napisał Marian Załucki pod tytułem Wszystko mężczyźnie, wszystko o mężczyźnie. Moja żona to mądra niewiasta, moja córka, proszę Państwa, dorasta. Moja żona więc z głębi fotela mojej córce rad nieraz udziela. Nie szukaj córeczko mu ojca, nie trzeba. Popatrz na ojca. Nikt się na oko nie wyzna, a widzisz, mężczyzna. Mężczyźnie nie trzeba urody, mężczyzna nie musi być młody. Mężczyzna się nie ma podobać nikomu. Mężczyzna potrzebny jest w domu. Z mądrością to także przesądy. Intelekt to dziecko nie wszystko. Mężczyzna nie musi być mądry, wystarczy jak na stanowisku. Mieć życie wewnętrzne bogate, a po co mu? Popatrz na tatę. Mężczyznę nam z nieba zesłali, córeczko, nie po próżnicy. Mężczyzna i w sercu płomień rozpali i węgla przyniesie z piwnicy. Niekiedy zaprosi do tańca, podskoczy w rytmie klawiszy i wtedy mężczyzna ma w sobie coś z samca. Tak dyszy, córeczko, tak dyszy. Nie szukaj, córeczko, mu ojca. Nie trzeba. Popatrz na ojca. Wówczas posłuszna swej mamie, córeczka spojrzała na mnie z tkliwością i czcią nienaganną i z krzykiem, ja chcę być panną. No i takie bywają męskie siły, które niekoniecznie muszą być zimnym draniem. Ale ta piosenka, Już taki jestem, zimny drań, Henryka Warsa, jest przepięknym utworem, który już tradycyjnie śpiewa się od dziesiątków lat. Drugi utwór nosi tytuł U młynarza Marcina, opracowaniu Tadeusza Radkowskiego. Piękny, fajny utwór, piosenka, żartobliwa także. Proszę nie tylko w muzykę, ale w słowa się wsłuchać. I trzeci utwór, który usłyszymy wszyscy wraz, Jerzego Kalinowskiego, opracowanie na chór Arkadiusz Nowotko. Ten utwór ostatni, chór Poznańskie Słowiki, wykonuje 3 minuty i 12 sekund, a zobaczymy, ile chór męskiego będzie wykonywał. Zapraszamy pana dyrygenta, pan Leszek Gołąb, w dalszym ciągu przy fortepianie pani Hanna Falińska. Pan cię ma, 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 pan cię ma
Proszę Państwa, od marca tego roku ta sala koncertowa Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie nosi imię Ryszarda Karczykowskiego. Ryszard Karczykowski, tczewianin, bo urodził się w Tczewie, onegdaj był uważany nawet za czwartego tenora świata. Doskonały śpiewak, śpiewał, można powiedzieć, na wszystkich kontynentach i jako tczewianin zasłużył sobie na pewno na miano, żeby sala koncertowa, gdzie się odbywają przepiękne koncerty, nosiła jego imię. Dlaczego mówię o Ryszardzie Karczykowskim? Ano dlatego, że jak mówił, przez całe życie, zawsze i wszędzie, gdzie śpiewał, gdzie wykonywał koncerty, czy to było w Polsce, czy w Japonii, czy w Brazylii, czy w Stanach, każdy koncert zaczynał jedną pieśnią. Pieśnią Stanisława Moniuszki, do słów Adama Mickiewicza, pod tytułem Znaszli ten kraj. To był taki zawsze patriotyczny hołd dla swojej ojczyzny. Teraz Znaszli ten kraj wykona chór męski Echo. Thank you.
Giuseppe Verdi, włoski kompozytor. Giuseppe Verdi to Aida, opera napisana na otwarcie kanału Suezkiego. Ale Giuseppe Verdi to także opera w czterech aktach pod tytułem Nabuchodonozor. Opera napisana i wystawiona po raz pierwszy w 1842 roku, kiedy Giuseppe Verdi miał 29 lat. Opera opowiada historię króla Babilonii i tam konflikty, kłopoty, psychiczne zdrowie zresztą u króla później mocno, jak to by się dzisiaj powiedziało, siadło. Ale najpiękniejszym i najciekawszym momentem jest niewola babilońska Żydów. Niewola, która została wyrażona w pieśni, która jest generalnie hymnem i była hymnem w pewnym okresie Włoch, Va pensiero. Chór niewolników z opery Nabuchodonozor Giuseppe Verdiego. To piękny, fantastyczny repertuar, który każdy szanujący się chór, czy chór męski, czy chór mieszany, ma w swoim repertuarze. Posłuchajmy tego utworu w wykonaniu chóru męskiego Echo. Thank you.
koniec dobranoc. Ale dobranoc Państwu dopiero powiem, jak chór męskiego wykona utwór Stanisława Ogórkowskiego pod tym właśnie tytułem. Dobranoc. Akompaniuje chórowi już też od wielu dni. Chór męskiego. Dziękujemy serdecznie.